Panie Głowacki, przeczytałem to pana opowiadanie, Wielki Brudzio. Swoje fochy stroi pan w kulturze, którą czyta kilkaset tysięcy ludzi. Już z tego, co pan napisał, wyłania mi się pana portret. Jest pan Lizusem, karierowiczem bez zasad moralnych. Pana postać przypomina gibona w charakterystycznej pozie. Gigantyczna praca, którą zrobiła Elżbieta i bardzo się cieszę, że to wykonała. No, tak. Bardzo to miłe, zostaje zebrana, zdjęcia jakieś fajne, bardzo dobrze. Głowa jest dzieckiem szczęścia, ja myślę, że dobrze, że to. Ona się nim zajęła, dlatego, że to jest książka, która będzie istniała, bo ona ma ten poziom pewnej rzetelności. Mało komu z polskich autorów udało się, żeby komuś wystawili sztukę w 50 teatrach świata, prawda? Czy 100 teatrach świata, no. Daj Boże, więc to mnie interesowało. Trzeba nam po prostu było wejść do archiwum autora, który pracuje, który nie bardzo lubi, żeby mu przeszkadzać, który docenia to, że taka książka jest przygotowywana, ale nie ma dla nas tyle czasu, żeby z nami badać swoją twórczość.